Można by pomyśleć, że nauki tajemne i okultystyczne, takie jak czarnomagia, alchemia czy wróżbiarstwo, pasują bardziej do Harry'ego Pottera niż do rzeczywistości. Jednak nic bardziej mylnego. Wiara w magię istniała od wieków i przez wiele stuleci była bardzo popularna. Można było ją studiować na przykład w Krakowie, w mieście, z którego pochodzi najbardziej znany polski mag. Pewnie myślicie, że to tylko pusta legenda, ale nic bardziej mylnego. Słynni magowie jak Johann Faust, Nicolas Flamel czy nawet Merlin byli prawdziwymi postaciami. Choć przez późniejsze legendy i literaturę ich wizerunek został zdecydowanie zdeformowany. Czy tak samo było w przypadku najsłynniejszego polskiego czarnoksiężnika, pana Twardowskiego? Czy istniał historyczny pierwowzór tej postaci? Rozwiązanie tej zagadki prawdopodobnie was zaskoczy, ponieważ dzisiaj poznacie dowody na jego istnienie. Póki co jednak zacznijmy od legendy. Dawno temu w Krakowie żył szlachcic o imieniu Jan Twardowski. Był on osobą z wykształceniem, uwielbiał naukę i książki. Interesował się magią oraz alchemią, a po wielu latach badań zrozumiał, że czary nie są możliwe bez pomocy nadprzyrodzonych sił. Twardowski znalazł w swojej bibliotece książki dotyczące przywoływania diabłów i zastosował wskazówki, które w nich się znajdowały. Po przeprowadzeniu rytuałów, świece w komnacie, w której przebywał uczony, zaczęły przygasać, a przed jego oczami ukazał się wysoki, szczupły diabeł, ubrany na czarno. Miał małe, czarne rogi na głowie, palce zakończone ostrymi szponami, kopyta zamiast stóp oraz kosmaty ogon. Gdy diabeł spojrzał na człowieka, uśmiechnął się podstępnie, odsłaniając swoje ostre zęby. Był w stanie odczytać myśli uczonego i wiedział, że właśnie zdobył kolejną duszę do swojego piekielnego kotła. Zapytał jednak, w czym mogę pomóc panie Twardowski. Twardowski w kilku słowach opowiedział o swoich badaniach nad magią oraz o swoim pragnieniu dokonywania prawdziwych czarów. Czart zapewnił go, że jego marzenia wkrótce się spełnią. Wystarczy tylko, że podpisze cyrograf, w wyniku którego duszę Twardowski odda mu na stałe. Szlachcic przejrzał zamiary biesa i tak mu powiedział. Twoja oferta, diable, jest bardzo hojna. Pozwól mi jednak skrócić twoje oczekiwania na moją duszę i dopisać do cyrografu, że będziesz mógł mnie zabrać tylko wtedy, gdy pojawię się w Rzymie. Nie będziesz musiał długo czekać, ponieważ za kilka tygodni planuję odbyć tam pielgrzymkę. Czart bardzo ucieszył się z dodatkowego zapisu i myślał już tylko o tym, że niedługo zdobędzie nową duszę. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że Twardowski nie ma zamiaru podróżować do tego miasta. Wkrótce potem obie strony podpisały dokument. Diabeł miał pomagać człowiekowi w wykonywaniu każdej magii, jaką tylko sobie mógł wymyślić. Diabeł cieszył się, ponieważ zadanie wydawało mu się niezwykle proste i przyjemne. W końcu dusze ludzkie bywają krnąbne i chciwe, a szlachcic na pewno wykorzysta diabelską moc do niecnych celów. Twardowski, mistrz magii, posiadał zdolności uzdrawiania ludzi oraz zwierząt za pomocą tajemniczych metod. Jego niezwykłe umiejętności były powszechnie znane, a nawet słyszano o przypadkach, gdy potrafił przegonić duchy z domów burmistrzów i odmłodzić samego włodarza miasta. Dzięki temu jego sława oraz bogactwo w Rzeczpospolitej rosły. Pewnego dnia król Zygmunt August poprosił Twardowskiego o pomoc w przywołaniu ducha zmarłej królowej. Mistrz magii dał radę zrealizować to zadanie, wywołując obraz kobiety na jednym z luster pałacowych. Dzięki temu niezwykłemu wyczynowi Twardowski zyskał wielką łaskę u króla. Diabeł był niezadowolony, ponieważ minęło już dużo czasu od podpisania umowy, a Twardowskiemu do Rzymu było nie po drodze. Wtedy diabeł przemienił się w chłopa i poprosił Twardowskiego o pomoc w uzdrowieniu jego niby chorej matki. Twardowski zgodził się pójść do pobliskiej gospody, gdzie miała leżeć chora. Po przekroczeniu progu karczmy diabeł powrócił do swojej prawdziwej postaci, zaczął się głośno śmiać i powiedział: mam cię teraz, Twardowski, twoja dusza należy do mnie, ponieważ ostatecznie dotrzymałeś warunków umowy. Ta karczma nosi nazwę Rzym. Czarnoksiężnik zbladł i przeklął swoją nieuwagę, jednak musiał działać szybko, ponieważ diabeł już go porywał w górę i uniósł wysoko nad ziemią do piekła. Zadanie stało się bardzo poważne, ponieważ z diabłem nie można żartować. Twardowski zdecydował się odmówić modlitwę do Matki Boskiej, aby prosić o ochronę. Już po pierwszych słowach diabeł wyraźnie osłabł. Podczas gdy modlitwa zbliżała się do końca, diabeł cierpiał na tyle, że krzyknął i upuścił swoją zdobycz, a następnie uciekł do piekła. W tym momencie akurat przelatywali nad Księżycem i tam Twardowski spadł. Mówi się, że od tamtej pory siedzi tam i z nostalgią obserwuje ziemię i kochaną Rzeczpospolitą. Tyle mówi legenda.
Legenda, ale na samym początku powiedziałem wam, że w Krakowie można było studiować magię. Pewne dziedziny wiedzy tajemnej były praktykowane w Polsce na uniwersytetach prowadzonych przez Kościół. Na przykład astrologia obok astronomii stała się jedną ze sztuk wyzwolonych i była wykładana na Akademii Krakowskiej od połowy XV wieku. W odniesieniu do innych dziedzin tajemniczej wiedzy sytuacja była różna, ale w ówczesnej stolicy Polski panował stosunkowo pobłażliwy klimat i nawet zachęcano do tego rodzaju badań. Natomiast według odkryć dokonanych wiele lat temu, król Władysław Warneńczyk mógł być jednym z praktykujących krystalomancję, czyli sztukę przepowiadania przyszłości za pomocą kryształu. Tak wynika z modlitewnika, który przypuszczalnie należał do niego i zawierał oryginalne miniatury, które faktycznie służyły jako podręcznik do uprawiania tej sztuki. Zygmunt August i Zygmunt III Waza również wsparli sztuki tajemne. Chociaż Kościół nie popierał tych praktyk, to też nie potępiał ich w sposób zbyt jednoznaczny, być może dlatego, że niektórzy mistrzowie sztuk tajemnych byli duchownymi. Zwykle wyobraża się, że osoby praktykujące sztuki tajemne to zgrzybiałe postaci zanurzone w zakurzonych księgach, rysujące zagadkowe wykresy na pergaminach, szeptające magiczne formuły lub starannie mieszające eliksiry w fiolkach w celu osiągnięcia właściwej formuły alchemicznej. Jednak w przypadku mistrza Twardowskiego, najbardziej znanego polskiego czarnoksiężnika, wyglądało to zupełnie inaczej. W powszechnej świadomości wykreowano w XIX wieku wizerunek zawadiackiego szlachcica, ubranego w kontusz, z grubymi wąsami, z szablą u boku. Od XVIII wieku rozprzestrzenia się legenda, że Twardowski był studentem Akademii Krakowskiej. Miał również założyć szkołę czarnoksięską, która miała mieścić się w jaskiniach skałek Twardowskiego lub w podkrakowskich Krzemionkach. Wraz z upływem czasu postać mistrza Twardowskiego zaczęła pojawiać się w literaturze, sztukach plastycznych, filmach, a nawet grach komputerowych. No dobrze, ale jak ta legenda ma się do rzeczywistości i do prawdy historycznej? Mistrz Twardowski rzeczywiście istniał. Jego prawdziwe nazwisko to Lorenz Durr. Urodzony około 1515 roku w Norymberdze, gdzie studiował medycynę, interesował się naukami tajemnymi. Przebywał na dworach w Królewcu i u Mikołaja Radziwiłła, a także na dworze królewskim w Krakowie, gdzie pełnił funkcję jako wróżbita i astrolog nadworny. Jest pewne, że wkrótce po śmierci Zygmunta Augusta został zamordowany. Po raz pierwszy nazwisko Twardowski pojawia się w utworze Łukasza Górnickiego pod tytułem Dworzanin Polski. Jest to rok 1566, gdzie opisano magiczny eksperyment, którego dokonał pewien dworzanin Zygmunta Starego, powołujący się na praktyki sztuk tajemnych mistrza Twardowskiego. Mężczyzna miał zaczarować przekupkę handlującą garnkami na krakowskim targu, ale w rzeczywistości było to jedynie oszustwo, ponieważ zawarł umowę z kobietą, która na jego sygnał rozbiła naczynie z góry zapłaconymi pieniędzmi. W 1578 roku pojawiła się niepotwierdzona relacja opublikowana przez Kazimierza Wójcickiego, według której przyszły biskup krakowski Franciszek Krasiński poznał Twardowskiego podczas studiów w Wittenberdze i sprowadził go do Krakowa, gdzie został królewskim koniuszym. Niestety, ale oryginalny rękopis z tej relacji nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Kolejna informacja o mistrzu Twardowskim dotyczy opowieści o wywołaniu ducha Barbary Radziwiłłówny. Joachim Posel, nadworny lekarz Zygmunta III Wazy, w swojej historii z 1624 roku twierdził, że Twardowski był mistrzem ceremonii podczas tego eksperymentu. Jednakże najstarszy opis tego zdarzenia, sporządzony przez królewskiego dworzanina Jana Gizę, nie potwierdza udziału osoby o takim nazwisku. Okazuje się też, że seans spirytystyczny zorganizowany w 1569 roku był mistyfikacją przygotowaną przez Rajfura Jerzego Mniszcha, w której brała udział podobna do zmarłej królowy Barbary Giżanka, późniejsza królewska nałożnica. To wszystko, co można powiedzieć o źródłach, które wspominają o mistrzu Twardowskim. A legendę na temat wywoływania ducha Barbary możecie oczywiście posłuchać na moim kanale. Tutaj albo tutaj pojawi się właśnie odnośnik do tego odcinka. Także klikajcie śmiało, trzymajcie się i zdrowego tygodnia.